Witam, zagrajmy dalej w Skyrim. Kolejne miejsce, które chciałem pokazać, to Morfall. Tutaj nie ma żadnego zadania dendrycznego, aczkolwiek jest inne zadanie, też ciekawe. W międzyczasie jeszcze pograłem tutaj chwilę poza filmem, tak jakieś 20 minut. Udało mi się znaleźć ebonowy pancerz, który niestety jest gorszy od tego, co mam teraz. Na razie przynajmniej dostała to Utgard, ale jak widać nie założyła. Natomiast nasz bohater dostał pancerz płytowy. I to jest nowość. W końcu, kurde, się doczekał jakichś innych ciuchów. Dobra. Mieliśmy iść w kierunku Morfala, tak więc Morfalu, tak więc idziemy. To jest blisko, powinniśmy tam dotrzeć w gmgnieniu oka. Gmgnieniu. Widać nawet już domy stąd, tak więc... Minutka jesteśmy. No, może było coś złapać. Zdychaj! Chwalebnie zabiliśmy kraba. No, jeszcze trochę mogę dźwigać, dobrze. Coś tam atakowało, ale nieważne. Pewnie kolejne kraby. Morfod, odkryto. I co w tym mieście może być nie tak? Otóż... O! Korzeń Nirnu. Znaczy, korzeń Nirnu jest tak, coś innego jest nie tak. Tylko nie wiem, jak ten quest zainicjować, nie pamiętam właśnie teraz. Jeśli potrzebujesz środków alchemicznych, chyba mogę cię czegoś nauczyć. Dobra. Do następnego razu. Spalony dom. Tego by tu nie było, gdyby nie miało to z czymś w związku. Odszukajmy lokalną tawernę. Co Jarl ma zamiar z tym zrobić? Jak możemy czuć się bezpiecznie we własnych domach? Proszę, już wystarczy. Powiedziałem Idgrot o waszych obawach. Zajmie się wami. Proszę, wróćcie do swoich zajęć. Nie potrzebujemy tu czarodziejów. Mortal ma już wystarczająco wiele problemów. Ach, to nic. Lepiej wróćmy do tego. Co tu się dzieje? Zachowaj czujność. Nie mam czasu na rozmowę. Z czym nie radzi z Jarl? Pewnie wiesz, że spłonął jeden z domów. No, zauważyliśmy. To dziwna sprawa. W dodatku nocą z moczarów dochodzą hałasy. Ludzie opowiadają o potworach. A wśród nas pojawił się czarodziej. No, co z nim? Co ma człowiek zrobić, jeśli Jarl mu nie pomaga? Świat szaleje. A co robi Jarl? Kryje się w środku ze swoimi wizjami. Potrzebujemy przywódczyni, a nie mistyczki. Jak mógłbym? Nigdy z nami nie rozmawia. Pozwoliła zamieszkać tu temu czarodziejowi Falionowi i robić bogowie wiedzą co. Ten czarodziej chyba będzie ważny. Słyszy się o rebelii i smokach. Co może z tym zrobić Idgrot? Nic. Nie. Możemy polegać wyłącznie na sobie. Radzę ci o tym. Chodźmy porozmawiać z Jarlem. Odpowiadam za ten tartak i tylko to mnie obchodzi. Rozumiesz? No cześć. Zatem los skierował cię do Mortalu i do mnie. W jakim celu, to się niewątpliwie okaże. Witaj. Co się stało z tym spalonym domem? Dom Hrogara stracił w pożarze żonę i córkę. Mój lud uważa, że dom jest przeklęty. Nie mnie się z nimi spierać. A co się stało według Hrogara? Hrogar wini swoją żonę za rozlanie niedźwiedziego sadła przy ogniu. Wielu ludzi uważa, że sam podłożył ogień. Serio? Żądza potrafi pchnąć człowieka do niewyobrażalnych czynów.
Popioły były jeszcze ciepłe, gdy przysięgał wierność Alwie. Alwa. Na podstawie plotek i pomówień? Nie, ale ty, osoba obca, może dociec prawdy. Ta lokalna policja gówno może. Lękają się tknąć. Zobacz, co ci powiedzą. Jeśli dojdziesz prawdy o jego winie lub niewinności, nagrodzę cię. Wiem, że miewasz wizję. Pewnie wciągasz za dużo prochów. Owszem, bogowie czasem wyjawiają mi to i o... To dar. Każdy, kto sądzi inaczej, nie rozumie i nie chce tego zrozumieć. To bez sensu. Jakieś kłopoty w Morfalu? Nieznane wzbudza niepokój. Niektórzy lękają się naszego nowego czarodzieja. Czas pokaże, że miałam rację. Nieważne. Los tej sali nie będziesz znieważać Jarl Idgrot. Rozumiemy się? Po co ja się do niego odzywałem? Dlaczego ktoś miałby okazywać jej brak szacunku? To żadna tajemnica, że Jarl Idgrot jest... inna. Powszechne są też plotki o jej wizjach. Nie powtórzę ich i nie po... A teraz wracaj do swoich zajęć. Okej. Gdzie ten czarodziej? Mieszka dziś tutaj? O. Legion zawsze szuka silnych, sprawnych wojowników. Jeśli myślisz, że się nadajesz, w Samotni mamy sztab. Dołącz do Legionu Cesarskiego. Rozważymy tą propozycję. Co? Nie ma tutaj tego czarodzieja, ponieważ on mieszka gdzie indziej. No nieważne. O co chodzi? Ale chyba nie jest tutaj jakąś osobą ważną. Znaczy, przynajmniej dla moich celów. Zadanie. Zbadaj pogorzelisko. Gdzie to było? Tutaj, tak? Coś tutaj pokazuje. Tylko co? Duch! Kto tam? To ty, ojcze? No chyba nie. I see dead people. Kim jesteś? Helgi. Helgi? Ale ojciec mówi, że duch nie powinnam Helgi. Rozmawiać z obcymi. Jesteś obcą osobą? Nie, jestem przyjacielem. Obudził mnie dym. Było gorąco i się bałam. Dlatego się schowałam. I się zburałam. Potem było zimno i ciemno. Już się nie boję. Ale jestem samotna. Pobawisz się ze mną? Jeśli to zrobię, powiesz mi, kto wzniecił pożar? Dobra, pobawmy się w chowanego. Znajdź mnie, to ci powiem. Musimy poczekać na noc. Ta druga też się bawi, ale wyjdzie dopiero w nocy. Ta druga? Nie mogę ci powiedzieć. Może mnie usłyszeć. Jest tak blisko. Jeśli znajdziesz mnie najpierw, to ci powiem. Moment. Ten Hrogar cały, o którym słyszeliśmy, gdzie to jest? Hrogar i Alwa, dom Tornira, gospoda ostrona przy... Tań? Okej. Okay. Musimy to znaleźć. Znaczy, ja chcę to znaleźć. To będzie gdzieś tutaj nad wodą, jeżeli dobrze pamiętam. O, alchemik. O, właśnie. Chata traumaturga, tak? Nie zwracaj proszę uwagi na Jorika. Razem z Jorgenem ciągle... To masz na sprzedaż. Mam niezły wybór mikstur i alchemicznych reagentów. Innym głosem powiedziała. Za drogie. Ale to kupimy, tak. Może coś będzie można sprzedać, jakieś przedmioty, których... Znaczy, nie potrzebuję. Tego na pewno nie potrzebuję, bo moja postać i tak nie może zachorować. Dzięki temu, że jest wilkołakiem. Mikstura magii. To mojej postaci jest niepotrzebne. No to zdecydowanie nie. Teraz tak, te rzeczy można posprzedawać. To też. To. Trucizna szału. Te rzeczy, nie wiem po co one są. No magów może i dobre, ale... Mi się wydaje, że tutaj wrogowie i tak mają nieskończoną ilość many. I chciałbym przywrócenie. Zdrowia.
Skuma, narkotyki sprzedajesz. No to pięknie. Nie masz przywrócenia, jest obfitego uzdrowienia na przykład to. Niektóra harcownika. Miłego dnia. W sumie można by było jeszcze Yumę zrobić, ale... Podoba. Nie chcę mi się czasu marnować. Dobra, ustalmy, gdzie jest ten dom. Strażnica. Na pewno jest więzienie. Dom Alwy. Zamknięty na klucz. Dobra. Nie będę się wyłamywał. Może. Bardzo chciałbym ustalić, gdzie się ten Hrogar znajduje, ale nie będę na tym czasu marnował. Poczekajmy w zmroku. 12 godzin? Nie, za długo. 8 wystarczy. Żeby była północ. Choć mi się wydaje, że już jest ok. Teraz tak, przyjdź po zmroku. Po zmroku odszukaj Helgi. Nie pokazuje mi gdzie. Może jeszcze trzeba poczekać? O, pojawili się ludzie z pochodniami. Może do tego domu trzeba pójść. Nie? A co za ten? Strzałka tam? A to pewnie jest co innego. Zaraz po wyłączeniu tej zadania. Mamy coś na radarze? Nie mamy. Mam nadzieję, że to się nie zdupczyło. O! O! Co to jest? Zostaliśmy atakowani. Wampirzyca Laelet. Kto to? A! Wysysa! Pięknie, żeśmy skończyli z wampirzycą. Wilkołak pokonał wampira. Wampirzy pył i nic poza tym ciekawego. Trumna dziecka. Masz mnie! Laelet też mnie szukała. Ale dobrze, że nie znalazła mnie pierwsza. Jak to nie przystało tutaj? Laelet powiedziano, żeby spaliła mamusię i mnie, ale nie chciała tego zrobić. Chciała się bawić ze mną jeszcze długo i długo. Pocałowała mnie w szyję i zrobiło mi się tak zimno, że nawet ogień mnie bolał. Laelet myślała, że może mnie zabrać, ale nie mogła. Cała jestem popalona. Jestem zmęczona. Prześpię się chwilę. Czyżby to było jakieś ten odniesienie do serialu Supernatural? Laelet nie żyje. Ponieważ w Supernatural duchy się niszczy poprzez spalenie ich kości, tak więc może oni próbowali zniszczyć ducha poprzez spalenie właśnie zwłok. Co możesz mi powiedzieć o twojej żonie? Laelet. Myślałem, że odeszłaby przyłączyć się do gromowładnych. Oh. Moja nieszczęsna Laelet. Jednak nie. Była żywym trupem. Zaczęła spędzać wiele czasu z Alwą, a jeszcze tydzień wcześniej gardziła nią. W noc swojego zniknięcia Alwa miała spotkać się z Alwą. Później Alwa powiedziała mi, że nie przyszła. Nawet się z nią nie pożegnałem. Może jednak się spotkały? Myślisz, że Alwa? Ale to znaczy, że... O bogowie! Myślisz, że Alwa jest wampirzycą? To ty to powiedziałeś. Trzeba koniecznie wziąć pod uwagę tę możliwość. Nie. Jesteś w błędzie. Musisz się mylić. Laelet mogła zginąć na mokradłach. Nie wierzę, że Alwa mogła mieć z tym coś wspólnego. Nie udowodnisz tego Jarlowi. Mam nadzieję, że Alwa nie jest tym, czym myślisz. Czemu takie wściekłe oczy masz? Zbadaj dom Alwy. W następnym filmie.